Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. Na początku chciałem Pani Marszałkini złożyć serdeczne życzenia z okazji dzisiejszych urodzin. Przystępując do meritum, Panie Ministrze, czy przypadkiem ta ustawa nie jest ukłonem w stronę prywatnych firm, które będą startowały w przyszłym roku w konkursach na służbę zastępującą karetki pogotowia? Obecnie karetki pogotowia służą całemu społeczeństwu, a w przyszłym roku może się okazać, że wszystkie zostaną odesłane, ponieważ jedyna cena to cena najniższa będzie dla ministerstwa i ci wszyscy, którzy nie będą spełniali wymagań, zostaną zatrudnieni w tych prywatnych firmach, co obniży standard. Moje pytanie jest takie, czy ministerstwo przewiduje ten okres przejściowy, żeby zablokować tak, żeby firmy prywatne startujące w przyszłym roku w tych konkursach zdobyły lekarzy o jak najwyższej specjalizacji. Dziękuję.